Poczekajcie. O, to jest dobry moment, żeby zacząć, więc halo, halo, cześć, siemano. Właśnie przybiegł do mnie jakiś myśliwy i chce ode mnie. No ale dobra, nakłamiemy mu. Złap go i krzycz. Ten drań mnie okradł. No to trudno, że cię okradł. Nie interesuje mnie to. Dobra, do następnego razu. Czemu on atakuje mojego... No idzie ten pies, pobiegł. Chodź tu, pies. Dobra. Nie przerywając, wracając do wątku. Jest ze mną Litka, jest ze mną Waldir i jest ze mną gdzieś tam gadający pies, który gdzieś pobiegł. Nieważne, idziemy do tej, do jaskini mszałej matki, czy jakiejś tam omszałej matki. Bardzo dawno nie grałem w Skyrima, więc mogę być słaby. Jest pies. Bo pies jest generalnie denerwujący, bo on się nie słucha. Pies niestety się nie słucha. Ostrożnie! Co ostrożnie? Ło! To będą chyba mocne walki. O! Litka, zabij to! No Litka, ja wiem, że ty to jesteś mocarz. O kurde. Chyba się tego boję trochę. Co to w ogóle jest? Dobra. Niezłe to było. Dawaj to. Dobra, jakiegoś potionka bym się napił. No, a narzekałem na psa, bo w ostatnim odcinku, jak pewnie widzieliście, albo dopiero zobaczycie, to ten pies uciekał po prostu ode mnie i bił wszystkich przede mną, nawet nie nadążałem się... Niedźwiedź. Cześć, niedźwiedź. Nawet nie nadążałem bić tych potworów. Nos mnie swyni. Joch. No to Litka, czemu mnie wyprzedzasz? Litka chyba umrze zaraz. No dobra, może nie. Krzyczący strasznie ten niedźwiedź był. Ale to jest fajnie w tej jaskini, powiem szczerze. Tak leśnie. Taka leśna jaskinia. Dobra, idziemy dalej. O kurde. Te zielone potworki są niezłe. W sumie mam tylu tanków, że nawet nie muszę się ruszać. A to się będzie leczyć, kurczę. No tak. A temu co, zawiesił się? Pies, czemu ty jesteś taki naszpikowany tym wszystkim? Jadź. Dobra, idziemy dalej. Ale może, żeby było ciekawiej, to... O, tak zrobimy. O, tego widziałem. Dobre to było. No to załatwione. No to załatwione, gościu. No pewnie, że się stało. Słuchaj, chcę ci to oddać. Może to niewiele, ale sporo dla mnie znaczy. Dobra, dawaj to. Ari dała mi ten sztylet na naszym pierwszym polowaniu. Zawsze mówiła, że przynosi jej szczęście. Od tej pory to tobie będzie ono sprzyjać. Okej. Okay. Muszę im sprawić godziwy pochówek, a potem wracam. Jeśli będziesz kiedyś w Falkret, chętnie cię ugoszczę. O, to ja w Falkret teraz misję robię. Chłopie, nieźle. Co mi dałeś? Jakiś szczęśliwy sztylet. 15 DMG. 13 DMG. O, to piękna sprawa. Na prawą rękę poprosimy. Może być i tak. I to jeszcze...
Na krytyki. To mi się podoba. To powiem szczerze, ta jaskinia była dość mała. A tu jest jeszcze jakiś kufereczek. Złoto, wytrychy, strzały. Jakaś książka. Litka, mamy coś dla ciebie. Księga i amulecik na magię. To beznadzieja. To beznadzieja. To nie ta księga, ta księga. I nic mi nie mówi. Myślałem, że może się czegoś mądrego nauczę. Dobra. To idziemy stąd chyba. Po. To chyba była jakaś pułapka, skoro mnie zabolało. Tu, 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 tu. O, to jego ziomek jego. Ale nie ma nic wartościowego, to nie będę ich okradał. Może. Wiszącego mchu nie potrzebujemy. Wracamy do Skyrim. Piwka się napije. Czy to słabo się chwalić, że pije piwo? Poczekaj, bo jest tak ciemno, że nic nie widać. No tak 11 godzin muszę tu stać. Sobie mogłem wziąć szybką podróż gdzieś, ale trudno. Już jest pięknie i jasno. Dobra. Tu mam misję. Oddać topór Barabasza. Tu już byłem. Tu muszę oddać, ale to już mi się nie chce tego robić. To na koń bym wsiadł. Ale gdzie jest mój koń? Magia. I chyba tak się używało. O, właśnie. Gdzie jest mój koń? Jest i mój koń, dobra. I wracamy na trąbę powietrzną. I wsiadam na konia. Gdzie mamy... Ojej. Przecież to 3 dni drogi stąd. No ale to nic. Po drodze na pewno się coś znajdzie. Tu. Dobra, tu i w lewo. A, jeszcze moment, wezmę, wrócę do łuku, to będę mógł strzelać przynajmniej z łuku, z konia. Tak. Powiem szczerze, że myślałem, że ta jaskinia będzie lepsza. Jakaś większa, większe fajty i tak dalej, ja tu jednak się zawiodłem. O, tam jakieś ludzie biegają, na pewno będzie jakaś akcja. Ło, szybko! Biją się z... nie wiem nawet z kim się biją. Z tygrysem jakimś szablozębnym chyba. Ło! Tylko ciekawe, czy oni są po mojej stronie. To są ci koto ludzie. Dobra, złaś. Z konia gadamy z nimi. Jest tylko strażniczką. Kazit? Nie ma niczego. Droga była męcząca. Nawet cię nie zauważą. Sneaky piki, to ja chcę się uczyć skradania. Jak mogę, to czego nie. Hajsy, mam to. To się przyda. Dobra, już nie mogę. Dzięki gościu. Do ciepłych piasków. Wy wszyscy chyba tak mówicie. Piasków. Ej, czekajcie, koty. Tak. Ty chcesz mi tylko sprzedawać. Wrócisz z nami wspaniałych rzeczy. Ej. Wejdź, proszę, i obejrzyj nasze towary. Im dłużej podróżujemy po drogach Skyrim, tym bardziej ta kraina wydaje się opustoszała.
Kaszidowie pochodzą z odległej krainy Elsweir, graniczącej od północy z Syrodil, a od południa... Syrodil, mówisz? ...i wodami morza. Elsweir to kraina pustyń i skalistych kanionów. Zawsze świeci tam słońce. Ja cię. Tamtejsze miasta są tak starożytne, że... Ta, co mi się modli za uchem. Rozejrzyj się. No przestań. Co za baba. Tego nie oddaję, tego też nie oddaję, tego też nie. Oko mogę oddać. Granaty. Książka mi nie jest potrzebna. Mikstura targowania. Szkoda, że nie wiedziałem, że mam ją. To bym wcześniej włączył i bym miał lepszą cenę, no ale już trudno. No dobra. Niech słońce ogrzewa cię nawet w tej mroźnej krainie. No dzięki, koleżko. Czy ja tu słyszę jakiegoś zionącego ogniem smoka? Mam nadzieję, że nie. Idziemy dalej. Czy ja jestem na dobrej drodze? Na bardzo dobrej. Jakie łosie tam chodzą. O, się zastanawiam, co to tak za mną wyje, a to wilk. Dobra, pies, załatw go, bo nie chce mi się. I litka też. A tu więcej jest. Tun, 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 tun. Nie trzeba było tu przyłazić. Kto mnie chce bić? Chyba nie mam szans na trafienie tego strzału. Tak myślałem. Ty chyba jesteś orkiem, nie? Zejdźmy z tego konia. Wyglądasz na strudzoną. Jeśli chcesz, mam coś, co pozwoli ci się rozluźnić. Co takiego masz, gościu? Najlepsza skuma. Najsłodszy księżycowy cukier. W przystępnej cenie, oczywiście. To chyba nielegalny. Mamy tu wtykę, co? No, wtykę, wtykę. Nie pozwolę, by wtyka poleciała od razu do strażników, prawda? Prawda. O, będzie bitwa z orkiem. Czemu się bije na pięści? Ty, wtyko. No i dobra, kończymy z tym orkiem w plecy. O, co? On taki ma jakąś umiejętność krytyczną. Ty, Litka, zasłaniasz mi. Dwa razy zabiłem orka. Fajnie. Dobra, kradniemy, kradniemy. Tego nie. Sok śpiącego drzewa. Fajna sprawa. Skuma! Wszystkie skumy biorę. Księżycowy cukier. A co ta skuma daje? Ona chyba daje kondycję. Łe, to staminę. A nie kondycję nawet. Myślałem, że to jakieś ćpanko, a to oszukał mnie. No ale to jego wina. Jego wina i jego strata. Nie wolno kłamać. Smoczych dziecięciów. Co ten jeleń? Taki jurny. O, widzę chyba jakąś misję. O, tam to wysokie takie. Oj, tu widzę misję jedną jakąś pewnie. O, kraby. Co można zrobić z krabami? Pewnie je zabić. O, tu jest duży krab. O, chyba nie trafiłem. Krab błotny. Ale hity mu wale. A to są małe kraby błotne. Nie, też kraby błotne. Tamten był mistrzem krabów błotnych.
O. Dobra, dawaj. Dawaj swoje nóżki, a ty jeszcze żyjesz. O, jak ja tego nie trafiłem? Dobra. Kraby błotne. A tu jakiś nawet człowiek chyba padł, bo jakieś itemsy widać. Dawaj wszystko. Ten co duży krab. Dobra, ale gdzie jest mój koń? Jest. O, tam biegniemy, no na pewno. Na to wysokie. Później ewentualnie jak wystarczy czasu, to jeszcze tam na to niskie pobiegniemy. To jest chyba ruda jakaś. Czy mi się wydaje? Nie, jednak mi się wydaje, ale dobra, tu pobiegnę bez konia. Pomnik to jest tylko... To słabo. To słabo, że to jest tylko pomnik. Kwiatki. Może to coś wywoła. Nic, żadnej reakcji? Myślałem, że jak okradnę pomnik, to że przyjdzie. Obrońca pomnika. No dobra. Nie, to nie. Dobra, to tam podbiegniemy i to będzie pewnie już koniec na dziś. Hopla. No, tu to na pewno będzie jakaś akcja. O, tam jest niedźwiedź. Nie, to mamut, a nie niedźwiedź. Ale to ja nie idę do mamuta. I tym razem zmienimy broń na krótki zasięg i zrobimy sneaky peeky. Ech, tu nikogo nie ma. Ale słabo. Tu jest tylko kapliczka. Wyleczono wszystkie... choroby. No to wilk. O, to było fajne. To się nagrało. Retoryka wzrasta. Czyli się w sumie opłaciło, bo nauczyłem się czegoś nowego. Sztabkę srebra oczywiście, że podkradniemy. I tu jest tylko ta kapliczka już. No i co, i na tym koniec? Nie, no tak nie może się skończyć odcinek. Chyba, że pobiegniemy zabić mamuta. Ale ten mamut był chyba jakiś oswajany. Hops. Tu gdzieś był... O, jest ten mamut. Nie, no mamut nie może być oswojony. Co prawda on wygląda... Mamut i gigant, no to to pięknie. Litka, wyciągaj kosę, bo wilki atakują. Bęc, znowu to samo, ale to też efektywnie wygląda. Czy tam efektownie? Łuk. Dobra, trudno. Gigant, o fuck. To jest gigant z mamutem i mamut też jest przeciwko mnie. O, super. A mamy psa. Mam psa, mam Litkę, to na pewno się uda. Albo się nie uda, najwyżej, no co zrobisz. O fuck. O fuck. O nie! Litka, ty żyjesz? Żyjesz. Chyba już po Litce. Litka, ty tam jeszcze jesteś gdzieś? Chyba nie. Oni zaraz zabiją mi psa i Litkę. A pies biega.
Dobra, jest trąba powietrzna. O, jest Ilitka. Skąd ty się tam wzięłaś? Pies? Żyjesz. Dobra, moment, bo nie Litka, tylko ja tu się zasapuję. O, w tył mamuta muszę bić, to wtedy krytyki wchodzą. O ile mamut ma w ogóle plecy. Ale Litka ma przewalone. Oho. Dlaczego oni nagle na mnie biegają? Ło! Tu jakaś płonąca kabliczka, ale poczekajcie, bo ja muszę uciekać. Jest i Litka, jest i pies. O, mamut! W sumie, gdybym nie miał psa, to już by było po mnie. Litka leży już. Ej, pies, nie uciekaj. Dobra, poczekajcie, podniosę Litkę może. Litka, wstawaj. Litka nie żyje i to tak umarła. O, już się obudziła. Mamut już jest chory, już ledwo chodzi. Jest przewaga nad mamutem. Dobra, mamy mamuta. Z głowy. Dawaj itemy. Kieł mamuta. Jak można w ogóle mamuta zabić? Gdzie jest ten? Ten drugi teraz. O, jest. On już też jest chyba jakiś taki osłabiony. Oj. No to fajnie, to ty się z nim Litka bija, ja uciekam. O, dobra, już go mamy. Jeszcze żyje. No i Litka dokończyła dzieła. Dziękujemy. Gigant. Granat. Paluch giganta. Mam okejkę giganta. Powiem szczerze, że gdyby nie Litka i gdyby nie pies, to nie miałbym z nimi szans najmniejszych na świecie. Pies jest mocny jak nie wiem co i szczeka jeszcze. Litka, nie ziewaj. Jak ty ledwo przeżyłaś, to co ty ziewasz? Dobra. Ruszajmy więc. Pokonaliśmy giganta, pokonaliśmy mamuta. Tam odwiedzę jeszcze tą jedną, o tą płonącą świątynkę, ale to już nie dziś. Bo to będzie już w następnym odcinku. A w tym momencie ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia. Cześć!